Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z Brewdoga, Dead Metaphor, czyli martwa metafora. O czym za chwilę, co to jest martwa metafora. Mam piwo Scottish Chocolate Breakfast Stout. To jest piwo, które ma 6,4% i to jest piwo blogerów. Rob Derbyshire z Hobbs Inn i Richard Taylor z The Beercast są jego współautorami. Piwo powstało w kolaboracji z nimi. Roba poznałem przez Simona, mam go wśród znajomych na fejsie, natomiast Richarda musiałem poznać w Edynburgu, ale gościa, patrzyłem na te foty i gościa nie kojarzę. No w każdym razie oni postanowili, tutaj są co prawda nie nazwani, są blogerami, widać jednak to nie jest jakiś szpas wielki, żeby bloger, co to jest bloger? Beer writers, czyli piwni pisarze. Postanowili uważać piwo, które jest taką metaforą procesu twórczego pisarza. Czyli co pisarz potrzebuje, żeby zacząć pisać? Nie piwo. Piwo jest dobre, żeby mieć fajne pomysły. Natomiast, żeby się wziąć do roboty, potrzebna jest kawa. Więc kawa. Po drugie, czekolada, żeby dostać kopa. I płatki owsiane, nie wiem, chyba na siłę. Więc piwo to jest Chocolate Breakfast Stout i tutaj jest Infused with Brazilian Sertão Coffee. Brazylijska kawa Sertão, São Paulo. Sertão kawa. Płatki owsiane, laktoza, 100% wenezuelskie kakao. Pozwala odblokować umysł i zablokować palce? A nie. Unblock i unlock. I otworzyć jakby palce. No dobra, takie metafory. Właśnie, co to jest martwa metafora? Martwa metafora to jest coś, co weszło już do języka w ten sposób, że jest oczywiste i nie jest metaforą. Przykładowo. Jeżeli ja mówię, że to piwo jest niczym, tutaj metafora z piwnego Block Day autorstwa chyba Pawła Tkaczyka, względnie jednego kolegi, czyli to piwo smakuje niczym pot jednorożca, czyli coś niesamowitego. To jest metafora, czyli coś literackiego stworzonego teraz. Natomiast na przykład piwo szczyny, czy piwo siki, to jest już metafora, która jest albo martwa, że to piwo to siki, albo martwiejąca. Martwiejąca, czyli jeszcze ludzie wiedzą, z czego to się wzięło, ale już prawie używają tak, jakby nie mieli ten. No tutaj wiadomo, jest podobne. No ale na przykład, stoimy u stóp góry. Góra nie ma stóp, ale wszyscy tak mówią i to już nie jest metafora, to jest martwa metafora. No na przykład ucho od kufla to też będzie martwa metafora. Nikt się nie zastanawia, czy może tym uchem słyszeć, czy nie może, dlaczego, skąd to się wzięło. Po prostu kufel ma ucho, tak? Martwa metafora to jest coś, co używamy już bezrefleksyjnie i co przestało być metaforą. Natomiast żywa metafora to jest coś, co tworzymy, powiedzmy, ad hoc. Taką martwiejącą już metaforą będzie na przykład koronka, czy koronkowanie, czy koronka brabancka, tak? To już jest taka już prawie, że martwa metafora. Czyli wiemy, skąd to się wzięło, że to przypomina koronkę, ale mówimy po prostu koronka na ściankach szkła. No więc spróbujmy tego Scottish Chocolate Breakfast Stout. Kapsel brudogowski. W ogóle powiem, że etykieta mi się bardzo podoba. Mamy tutaj maszynę do pisania, kubek z tą kawą, tutaj wystaje ten owies, no i kapsle są zrobione z, znaczy te przyciski klawiatury w tej maszynie do pisania są zrobione z kapsli, no i tutaj wychodzi to jako taki mózg. Mam jakieś skażenie z tym, to też grzyb atomowy trochę przypomina i jeszcze coś mi to przypomina. Ale powiem tak, bardzo fajna etykieta, bardzo mi się podoba, super. No więc, lećmy z koksem. O, zapach jest super.
Zapach super. Taki podchodzący pod Imperial Stout. No albo pod właśnie Imperial Oatmeal, albo pod takiego mocnego Oatmeala. Podobnie pachniało, jak dobrze pamiętam, Lublin to Dublin. Czyli tak czekolada i właśnie taki gęsty, taki zawiesisty aromat takiej czekolady właśnie z czymś jeszcze. Tak, bardzo ładny kakaowy zapach kawy. Kawy nie wyczuwam na węch. Dobra. Nisko wysycone. Bardzo gładkie to od owsa. Czekoladowe. Bardzo czekoladowe. Alkohol niewyczuwalny zupełnie. No 6-4% to nie jest dużo. No ale warto zaznaczyć. Tutaj mamy tę, prawda, martwiejącą metaforę koronki. Może jakaś kawa tam jest, ale ja jednak czuję przede wszystkim czekoladę i jest to naprawdę bardzo dobre, bardzo dobry smak, bardzo dobre połączenie. Lekka kwaskowość, ale jest bardzo takie smooth, czyli takie gładkie, takie aksamitne, takie... Lekka kwaskowość z ciemnych słodów, też podejrzewam z kawy częściowo. No, świetne, świetne piwo, naprawdę, polecam szczerze. Tak jak wszystkie inne piwa z Brudoga w Polsce, w dystrybucji Krainy Piwa, za sprawą Krainy Piwa możemy się nimi raczyć. Wielkie tutaj zasługi są Grzegorza Zwierzyny, który te piwa ściąga i które to piwa możecie, jeżeli jesteście właścicielem sklepu, macie koncesję detaliczną, zamawiać w Krainie Piwa, a jeżeli jesteście klientem detalicznym, możecie naciskać na sklep, żeby właśnie tam, albo naciskać to złe słowo, zachęcać, że tam można właśnie zamówić takie piwa świetne. Chociaż akurat Brudok się chyba rozchodzi w parę dni od dostawy. No świetny, świetny lacing. No trzeba to powiedzieć, no dzieło sztuki praktycznie. Bardzo, bardzo dobre piwo. Naprawdę. Ma tę przewagę nad wszelkiej maści Imperial Stoutami, że nie jest bardzo mocne. Nie wiem jak cenowo, absolutnie nie mam pojęcia. Więc nie mam pojęcia, czy to jest bliżej Risa, czy tej samej cenie, czy tańsze. Natomiast no na pewno sesyjność, oczywiście mamy 0,3, no ale chodzi o to, że no nie skujemy się tym piwem, tak? Więc to zapisuję na plus, natomiast intensywność smaku jest bliska, no bo to nie jest jeszcze poziom Imperial Stoutu, ale bliska Imperial Stoutowi. Naprawdę bardzo dobre piwo. Great job, Rob and Rich. Great beer. Wasze zdrowie. Cheers, guys.